Dzień dobry, jest z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Rayman 2 na konsolę PlayStation 1, aczkolwiek grane na PlayStation 3. I nie wiem, co mi to cały czas powtarzam, wracacie klanku w Raymanie i praktycznie mówiąc w każdym Let's Playu, ale cóż. Oczywiście moje klasyczne ustawienie sobie głośności i moje klasyczne to, że mam przy sobie wodę. Więc tak, ostatnio dowiedzieliśmy się od Clarka, że został osłabiony, że źle się czuje i musimy mu przynieść miksturę życia z krainy żywych, nie, to w Raymanie jest trójca, w świecie zmarły to. I jest to taka różnica, że wejście do tego świata zmarłych było na było w trzecim poziomie na moczarach, przepraszam bardzo, było na moczarach i to zostało kompletnie wycięte. Nie wierzę, że ta sekcja to jeszcze cutscenka, której nas brat Polokusa, Jano, znaczy nie brat, po prostu zły sen Polokusa, czyli Jano, albo Giano, że jakby będę nazwał Giano. Giano nas tam teleportował, przeniósł. Po prostu otworzył portal w takiej lasce, na której była czaszka i Raymond się w nią popatrzył i prawdopodobnie ja bym to nazwał hipnozą. Że tak naprawdę to, co Raymond tutaj teraz robi, to się tak naprawdę nie dzieje, jeśli chodzi o patrząc na wersję na PlayStation, na wszystkie inne platformy, patrząc tylko właściwie wersja na PlayStation 1 jest zrobiona tak, że ten poziom jest naprawdę większy. A właśnie mi się zdaje, że to jest hipnoza, że tak naprawdę Rayman się nigdzie nie przenosi. To jest... Bo to nie ma sensu, bo nie jest to w ogóle jakoś wyjaśnione. Poza tym jak Rayman wraca stąd. Budzi się po prostu. A wersja na PS1 to wszystko skomplikowała. Więc tak, no, w tym tutaj będę poruszał jakieś takie lightowe tematy, bo Raymana 2 się nie da się po prostu zaspoilować. Nie da się go zaspoilować, nie da się w ogóle go komentować, bo wszyscy wiedzą o nim. Każdy człowiek, który jak choć procentem interesował się jako dziecko w grach, musiał grać w Raymana 2. Po prostu musiał. To nie ma szans, żeby człowiek, który się nie interesował grami, nie grał w Raymana 2. Więc może pogadajmy o pogodzie. Pogoda jest straszna, mówię wam. Ja osobiście uwielbiam deszcz. A tu co? Tu... Nie chciałbym skłamać, ale na oko bym powiedział, że jest 30 stopni, co najmniej. Bo jest straszne, ludzie. To jest straszne, nie? Ja sobie nie wyobrażam sobie... Takich upałów. Ja tylko czekam na błogosławiony deszcz. Podobno ma jutro padać, bo ja proponuję przesłałem ten odcinek w ten sam dzień, co nagrywam, czyli piąty. Jakby tak dla ciekawych ludzi. Jakby to powiedzieć. No. Więc tak, nie wiem kompletnie o co chodzi, ale jeżeli ktoś się zna na emulatorach Jawy, to niech mi ktoś jakiś poleci, bo emulator Jawy, z którego ja korzystam, czyli K-Emulator, żeby grać w Ratchet & Clank Going Mobile, za nic nie jedzie ustawić pada do tego.
mam dwa pady, jeden do PlayStation 2, który kupiłem i drugi ten mój taki super duper zaawansowany pad, to nie idzie na tym grać, no kompletnie się sypie konfiguracja, bo niby wszystko w konfiguracji jest ustawione, restartuję emulator sobie świetnie, restartowałem nawet komputer w akcie desperacji i nic nie działa. Znaczy, mogę chodzić, mogę strzelać, mogę akceptować, ale po prostu jak ustawiam, żeby akceptowało, to okazuje się, że zupełnie inny klawisz się ustawił. Ja nie rozumiem, o co chodzi. Jak ktoś zna jakiś motor, to niech mi poleci, ale nie ogarniam tego. Jeżeli już po prostu nie będę mógł za nic w świecie tego zrobić, to od biedy nagram to po prostu na klawiaturze, co będzie straszne. Ale to już przynajmniej lepsze niż gdybym grał na oryginalnym telefonie, na którym by to było zrobione. Boże, to byłoby straszne, jakbym nagrywał na telefonie z klawiaturą. Już nawet na telefonie dotykowym to było jeszcze straszniejsze. Bo jeszcze pamiętam, moją pierwszą grą telefonową, jaką ukończyłem, to były Simpsony. I ona była tak strasznie trudna i ja kompletnie jej nie ogarniałem, ale przeszedłem ją. I teraz przyszedł ten Ratchet & Clank i sądzę, że ja bym sobie nie poradził na klawiaturze telefonu. Ja w ogóle sobie nie wyobrażam, żeby grać w Ratchet & Clank na klawiaturze, więc wszystkim ludziom, którzy grali w Ratchet & Clank na emulatorze PlayStation 2 albo PSP, to już nawet sobie tego nie wyobrażam. Żałuję wam, bo to naprawdę jest straszne, żeby jakoś sobie dobrać kontrolki. Bo rozumiem, jak ktoś gra na padzie, tak po prostu nie stać na PS2. To rozumiem. Ale grać na klawiaturze i jakoś to ustawiać, to nie. Wszystkie LEGO, jakie będę nagrywał, to będą się starał nagrywać z pada, bo ja się odzwyczaiłem kompletnie od grania na klawiaturze. Jak gra na klawiaturze, to jak okazjonalnie w Minecrafta. To dla beki kompletnie mi się nudzi. Też jak mi się nudzi, to gram bardziej w Minecrafta na bicie, bo zawsze jest coś tam do zrobienia. Więc tak, odzyskaliśmy drugą sferę, perłę, kulę. Kula. Teraz my tu zaczynamy, ale się nie damy, bo to ja kula, który pokazuje wszystko, co się da, ale nie sprzeda, bo to ja nie sprzedaję się, nikomu nie wygaduję, coś ma, coś... Odzyskaliśmy drugą... Będę sobie nazwał perłami, żeby nie było jakichś niedomówień. I te czarne coś mnie wkurzało w dzieciństwie i właśnie zgliczowałem to coś. Ja to miałem wpaść, a nie wiem, jakbyś trigger ten cutscenki tak zgliczowałem, że grałem, myślałem, że ja tam skoczyłem, a tak naprawdę się zgliczowałem na ścianie. Więc okej, mi to nie przeszkadza. Wiem, że ktoś tak kiedyś na speedrunie zrobił. I to po prostu było tak tak niefortunnie mu się złożyło, że on miał szansę w ogóle pobić rekord świata. O, to jest Gianna. Miał okazję po prostu pobić ten rekord świata, a tak się niefortunnie złożył, że zrobił to, przeleciał przez tekstury i się zabił, bo nie wykryło go, że wszedł do tej dziury, tylko po prostu przeleciał i się zabił. To było śmieszne. Więc tak, wersja japońska robimy na dwójki, bo jak widzieliście przez te kilka sekund, to Gianna ma filcowy kapelusz sam różowy, zależy jak to sobie interpretujecie. I w japońskiej wersji kapelusz Gianna jest niebieski, czy tam zielony, chyba prawdopodobnie niebieski. Co jest według mnie dziwne, bo Gianna mieszka w tej krainie śmierci,
bądź co bądź, bo jak widzimy tutaj są jakieś, nie wiem, strumienie duszy, jakieś zielona woda z, nie wiem, z kośćmi, rzuca czaszkami tutaj, po prostu idealny odpowiednik śmierci. I czemu zmieni? I skoro w Japonii... to są jakieś macki, to nie wiem jak to interpretować. W każdym razie... Skoro tak zmieniali wszystko, bo w Japonii jest kolor fioletowy jest brany za kolor śmierci, to dlaczego przedstawiciela śmierci zmienili mu kolor? Niech ktoś mi odpowie na to, bo ja nie mogę sobie tego wyjaśnić jakoś racjonalnie. Bo nie rozumiem. Spójrzcie na to, logicznie, nie, bo ja już powiedziałem wszystko, co mogłem. Ale fajna jest ta mechanika. Z tym, że sami musimy sobie budować drogę do tego bossa. Nie wiem, jak to zrobić. To nie było cięcie. Ja mogę przyrzec z ręką na sercu, z ręką podniesioną do góry, że przysięgam za swoje życie, że to nie było. To nie było cięcie. To był glitch, który jakoś się zdarzył. Po prostu byłem najpierw zgryczowałem się na rogu, a później nagle byłem przyczepiony do jakiś metr dalej. That perfectly makes sense. Jak widzicie, tu skoczyłbym tam na jednej czaszce. I tu strasznie mało tych czaszek można wykorzystać w całej tej sekcji. Bo tak, Giano nie jest bossem, taki malutki spoiler. W żadnej wersji chyba nie jest bossem. No chyba, że ja o czymś nie wiem. I przepraszam, bo kiedyś coś mówiłem, że na Dreamcasta wyszło również Sonic Heroes i Shadow the Hedgehog. Przepraszam, ja się myliłem. Już od Sonic Heroes nie było już żadnej gry na Dreamcasta z Soniciem, jak mówiłem. Ach, Sonic Heroes. Ale było dzieciństwo. Ja tam grałem w Sonic Heroes, było fajnie. Tylko że cały czas wynerwiałem, bo nie mogłem przejść ostatniego bossa. I tu jest rzecz, która została wycięta, to znaczy... rzecz, która została wycięta jest tutaj. Tak, na końcu poziomu jest... Uwaga, spoiler. Tutaj jest wycięta rzecz. Jak coś nie pamięta, albo nie gra, co szczerze, jak pierwszy dla mnie jest niewyobrażalne. Tu Rayman już dochodzi do wszystkiego i zachwyca się złotem, jakby nigdy nie widział złota, a wydaje mi się, że w Raymanie jedynce pojawiło się nawet złoto. I tak, tutaj mieliśmy wybór, praktycznie w każdej wersji chyba, między wzięciem eliksiru, albo wzięciem złotka. Jeżeli wybierzemy złoto, dostaniemy złe zakończenie. Jeżeli wybierzemy eliksir, kontynuujemy przygodę. W wersji na PS1 złe zakończenie zostało wycięte. Choć jestem święcie przekonany, że na pewno nie zostało wycięte. Że po prostu zostało zablokowane. Bo to złe zakończenie było takim typowym trollem, bo patrzcie, wybierało się to złe zakończenie i jeśli już ta scenka dobiegła końca, teraz prawdopodobnie gdzieś wam w rogu to puściłem podczas edycji i po skończeniu tej cutscenki wracaliśmy do wyboru, czyli tak właściwie to się nigdy nie wydarzyło, albo cofnęliśmy się w czasie. Też ma wiele sensu. I tu już wyciąłem moją kolejną drogę aż do Clarka, bo było to kompletnie niepotrzebne, gdybyście się zanudzili i więc nie byłoby to żadnych korzyści dla was. Tak? Tak. No właśnie. I to było cięcie, jak widzicie.
No nie chcę się, po prostu przechodzicie dosłownie ten sam poziom. Więc właściwie za pierwszym razem możecie olewać kompletnie zbieranie wszystkich rzeczy i po prostu za tym drugim razem sobie wszystko 100%ujecie, bo od razu macie odblokowaną drogę całą. Ale od razu to praktycznie mówiąc 100%owałem poziom, do którego miałem dostęp i tada. Pardon. Więc tak, Clark odzyskał całą swoją moc, siłę i dzięki temu my mamy dalsze przejście. I jakby kto nie wiedział, to Clark może tylko rozwalić drewniane rzeczy. Więc takimi rzeczami jak drewniane klatki albo kamienne przejścia albo metalowe tym bardziej nie da, nie ma szans, aby tego przebił, więc musimy go mu otwierać. Ja zawsze się tu bawiłem, jak grałem w Ravena 2, żeby w momencie, kiedy on właśnie tutaj zademonstrowałem to, w momencie, kiedy on biega, żeby biec mu naprzeciw. Nigdy mi się to nie udawało. To jest smutne. To się nazywa mi smutne dzieciństwo. Nigdy nie być przygnieciony przez giganta. No, powiedzcie mi szczerze, kto nie chciałby być przygnieciony przez giganta? No nie wiem. Nie wiem, jakiś wariat by chyba nie mógł tego mieć. Zrobić. Nie wiem. Jej. Co ja w ogóle robię? Co ja robię ze swoim życiem? No. Teraz będę wam wysyłał w ogóle piosenkę kolejną. Ale jakoś tak. No, jeszcze raz pozdrawiam sackboyaplayera.pl, bo on mi dużo rzeczy, że tak to mogę powiedzieć, podpowiedział i raczej tutaj Clanka i upomniał mi, nie, jeśli chodzi o spekulacje na temat raczej Clanka nowego. No, ale mam nadzieję, że fajnie wam się ogląda moje let's play'e. W końcu jest was już 30, za co bardzo dziękuję. Dzisiaj będziecie mieli dwa filmy. O, taki specjal za to, że jest was już 30, więc macie dwa filmy. Co z tego, że z jednym z nich jest piosenka? Ale tak, biegniemy znowu na rakiecie. Bez żadnej konkretnej przyczyny. I zabrakło mi jednego chrzennego lumu. Moje kompletnie oburzenie. To jest moje kompletnie oburzenie. No. Ta muzyka jest świetna. Mówię wam, ta muzyka rozwala jelita. Sorry, ale oglądałem się kabaretów wczoraj. To jest świetne, kabarety są super, polecam. Ja nie wiem, jak nie można użyć kabaretów. Oh
Właśnie, że się tak nie odzywam, już się zastanawiam, co mówić. To jest głupie, jak tak człowiek się zastanawia, co mówić i nic nie mówi. Nie lubię tak. Powiedzcie mi, jak wam miałem wakacje, bo mi tak jakoś, nie wiem, średnio. No, nie wiem, jak to powiedzieć, po prostu jakoś mi nie podobają się te wakacje. Może mi ktoś powiedzieć, że ja jestem jakiś maruda czy coś, ale no nie, nic specjalnego. Bardziej mi się podobały zeszłoroczne, bo można praktycznie cały czas podobać. I to jest fajne. To jest fajne. Nie, czy ludziom się czasem podoba też. No. I macie teraz filmik. Musiałbym filmik podczas wizji. Haha. Ale was spalowałem. 5. Tak. Pomidorowy rozpoczęły już. Crash Bandicoot The Huge Adventure. Ale ja jeszcze nie rozpocząłem Crasha. Smutne. Jesteśmy w kolejnym poziomie. Był pająk. Ja nie lubię pająków. Ja mam arachnofobię. Nie lubię pająków, nie się pająków boję. I wiecie, jak to jest, jak się czegoś boi, że w końcu tak się denerwuje, jak się czegoś boi, w końcu przychodzi ta odrobina, ma ciepła odrobina odwagi i co robicie, jak się spotykacie z tym, żeby się baliście do tchórzycia. To jest śmieszne, ja miałem takich rzeczy w życiu dużo. I to jest... I znaleźliśmy Globoxa. Ma tylko jedno oko, to jest creepy. A teraz nie ma w ogóle oczu, to jest jeszcze bardziej creepy. No to ja tam rozumiem, że PlayStation 1 miał tam jakieś, nie wiem, 256p albo 144p, no ale please. Tu jest taniec Globoxa. Na przywołanie deszczu i pierona, aby szczelił w jedno miejsce i żeby pozbył się laserów, co nie ma kompletnie zero sensu. Już miałby bardziej sens deszcz, ale pioruny, serio. I... W wersji Revolution Globox uczy nas tego tańca. Więc nie jest... I od tego czasu już Globox nie jest nam w ogóle potrzebny. I żeby wystuprocentować grę, ta rzecz wam jest niezbędna. Serio mówię, ta rzecz jest wam niezbędna, żeby wystuprocentować Revolution. Szczerze wam nie polecam wystuprocentować Revolution. I w tej sekcji bardzo dużo ginąłem. Naprawdę bardzo dużo ginąłem. Ja nie wiem, jak wam to wyjaśnić. To jest straszne. To jest straszne, wam mówię. To jest... Zgubiłem wątek. Aha, że umierałem bardzo dużo. Ja serio tutaj przeżywałem tutaj moment takiego... takiej bezradności, że... albo nawet wstydu bym powiedział.
No to jest naprawdę coś głupiego. Nie, jak mam to powiedzieć. A nie. Tu. I ogólnie jeszcze tak wspomnę o bad endingu, to bad ending oczywiście się nigdy nie zdarzył. I bad ending to jest alternatywna rzeczywistość. Więc teoretycznie alternatywna rzeczywistość w ogóle się nie zdarzyła, jeśli chodzi o timeline Raymana. Timeline Raymana, o czym ja gadam. Ubisoft kompletnie ten timeline zrąbał. Jeżeli według Ubisoftu Origins wydarzył się przed jedynką, czy jakoś tak, to ja dziękuję bardzo, ten jest skopany kompletnie. No bo, i tu, nie wiem czy ja po prostu przeleciałem obok, czy przeleciałem przez całą tą belkę. W każdym razie użyłem tego kwiatka dla mojej bezpieczności. Dla mojego bezpieczeństwa, o, a nie dla bezpieczności. Boże, Pixel, naucz się mówić po polsku. Nie rób z siebie jakiegoś debila, który nie umie mówić po polsku. Co z tego, że mam lepsze odsłony z angielskiego niż z polskiego? Oj tam, wolę angielski, okej? Okay? Wolę angielski niż polski. Co znaczy, że hejtuję ogólnie Polaków, nie hejtuję moich widzów. Od razu mówię, może ich hejtuję Polaków, ale nie moich widzów. Ja do was nic nie mam. Mam tylko do stereotypów. Na przykład to, że w Polsce w większości są jakieś dresy. I te dresy są okropne, bo to już się zaczyna od poziomu gimnazjalisty. Jak już gimnazjalista jest brudny i okropny, to znaczy, że jest dresem. Nawet jak nie wygląda, to jest dresem. Mówię mi. To jest przykład z życia. Uwierzcie mi. I teraz dostajemy nową moc, którym jest... To jest ładowanie mocy Raymana i wystrzelenie jej. Szczerze? Widziałem chyba na jednym ze speedrunów, że ktoś pominął tą moc. Jakimś cudem gościem pominął. Nie wiem jak, ale ją pominął. I powiedzcie mi jedno. Czy Lee dała mu tego lumka, nie wiem, jakoś telepatycznie, czy mu jakoś go wysłała? Bo może ja się nie zagłębiam, bo po prostu nie przeczytałem tych dzienników, bo w wersji pecetowej, bo ja nie miałem wersji pecetowej po polsku, jak grałem wersję pecetową, to właściwie nic nie umiałem z języka angielskiego. I taka scenka się strasznie laguje, nie wiem czemu. Raczej ścina. Więc może ja się jakoś w to nie zagłębiłem, ale... To, nie wiem, ja tego logicznie nie umiem wytłumaczyć, ale prawdopodobnie został od razu uprowadzony przez piratów, gdy tylko spadli i ja tego nie ogarniam po prostu. Pardon. Z tym statkiem walczyliśmy w Revolution. Jest to straszne. Ja jeszcze do tego momentu, ale... No, przypuszczam, że bym mnie wkurzał, sądząc po tym, jak on we mnie nawala tym wszystkim. I ta pięć jest okropna, bo musi ją wystrzelić, gdy wy ją chcecie. Jeżeli po prostu poczekacie, aż będzie ostatecznie ładowana, to ona się po prostu wprost poleci. Choćbyście nie wiedzą, co zrobili. Musicie sami puścić, żeby walnęła w tego pirata. Bo ty po prostu przytrzymacie za długo i ona sama poleci, to poleci wprost.
Choćbyście... gdybyście puścili, to by poleciało na pirata, ale gdy sama poleci, to już nie. Smutno. Ja nie wiem, to co się pojawia na tej kulce, to nie wiem, są skrzydła, czy coś na rodzaj energii elektrycznej. Bo zawsze mnie to zastanawiało, ale chyba to jest energia elektryczna. Bo skrzydła by nie miało sensu. Bo te kolumki mają skrzydła. Szczerze? Czym jest lumek? Powiedz sobie szczerze, czym jest lumek? To jest mężczyzna czy kobieta? Bo lumki, no... Na czym ja się w ogóle rozwodzę? Lumek, no... Z kwestii... Patrząc na strefę polonistyczną, to jest chyba mężczyzna. Jeżeli patrzeć na biologię, to też chyba muszą być panowie lumkowie i panie lumki. No chyba, że nie wiem, one działają może jak rośliny, że się rozmnażają przez pyłki czy coś. Ja to głównie mówię o czerwonych lumkach, bo wiadomo, no złote lumki czy tam żółte to tworzą serce świata, jeśli chodzi o rozdroże marzeń. Nie wiem, jeśli chodzi o... a nie wiem, o co chodzi z czerwonymi. No chyba, że jeszcze są... Chyba, że jeszcze będziemy zajrzeć zielony i te dziwne fioletowe. Wytłumaczcie co. Tak, glitch, śmieszny. I tak, próbowałem zrobić glitch z przedostaniem się do tej kwatery bez użycia tego kwiatka. Czy tam, nie wiem, jakiegoś krzaka. Identyfikacja pod kontrolą. O, wszystko ok. To tylko wielkonosy krzak. Można otworzyć, czy jakoś tak, nie przeczytałem do końca. Więc Golok teraz nam wytłumaczy się, że nie może z nami iść, chociaż i tak by nic nie zrobił. Bo musi, nie wiem, pocieszyć, albo iść do swojej... Dalej to chyba jest najdroższy Aglet, czyli jego żony, który jest po prostu rekorderem do boksa. Jak słyszycie, on tam tańczy, czy tam, nie wiem co robi. W każdym razie są jego odgłosy. I skoro tak bardzo musi iść do swojej żony, którą tak bardzo kocha, i tak możemy wyskoczyć z tego portalu. I tym się tym trochę bawiłem. Chciałem wam to pokazać. Właśnie, on tam stoi. Skoro tak bardzo chce iść do tej swojej żonki, to czemu on tu stoi na nas patrzy? Czemu? Wytłumaczcie mi to. Wiem, że dużo wymagam od was teraz tłumaczenia i wszystkich rzeczy, ale... teraz by się nabrało na jakiś, nie wiem... rozważań na temat światu Raymana. Świata Raymana. Nie wiem. Nie wiem, jak on będzie kręcił. I teraz będziemy... A nie, jeszcze nie. A nie, tak. I teraz będziemy zdobywać trzecią maskę z... Trzecią maskę z... Trzecią maskę Polokusa. I to będzie... Kamienia i... Rocket, aha. Oh. Kamienia i lamp. No, więc teraz tutaj planują jak... zabić Raymana. Jak widzicie, złoty hak jest ich słabością. Jak widzieliście w tej kasence, właśnie w tej kasence było to chamsko
podawane. On przyczepił się do tego dywanu i przez chwilę nie mógł się odczepić. I rozumiem, że on jest ninja, ale jak... Ale jak robot może zniknąć ze statku latającego? Z tego statku nie wyleciał żaden, nie wiem, statek, jakaś kapsuła, cokolwiek. Nic z tego nie wyleciało. A jakimś cudem to jest. A jakimś cudem stąd się ulotnił. Niech ktoś mi powie. Ale mi nos boli. Więc była informacja, że tam wszystko, coś, nie wiem, coś obcego będzie wyeliminowane przez robota strażniczego. I czemu ten robot ma tyle życia? Czemu te roboty, które nie mają żadnej roli, muszą mieć najwięcej życia i najbardziej ich denerwować? Bo mają overpowered ataki. To jest chamskie, złe i niedobre. To jest moje. No, dziękuję bardzo za uwagę, do widzenia. Nie, no żartuję, okej. Żartuję. Nie musicie się o mnie martwić. Może coś strzelę. W ogóle muszę się pochwalić, że mam też 3160 wyświetleń. No. Jest fajnie. Jest fajnie. Jest fajnie. Wow! Najwięcej wyświetleń miał Ratchet & Clank, ten najnowszy, spekulacja. No śmieszne, z ostatniego tygodnia ma najlepiej. Czy tam z... Właśnie, że jednak 6% kobiet odwiedziło mój kanał. Jest to mi bardzo... Ale że tak to mogę powiedzieć, miło. Wow, 11% w proponowanych filmach. Śmiechowe. A jak to jest Wielkiej Brytanii, no to wiedział. Znaczy chyba to jest pierwszy gamer. Ale okej. Z Kanady mam już Wielkiej Brytanii. Ludzie, ja tu jestem praktycznie tym, no. Źródłem... Źródłem tych. Jak to się mówi? Ja tu jestem źródłem Europy. Z Tajwanii około 25 minut mnie ktoś oglądał. Znaczy to wyświetlenie jest 6. O kurde. Z Brazylii mnie przez około 4 minuty oglądali. Znaczy nie wiem, czy to przypadkiem nie przez moje remiksy. Aha. Wybaczcie, ja tu się zaczytałem, a już jest koniec odcinka, więc tak. Wybaczcie za to moje przedłużenie, ale dziękuję wam za oglądanie. Nie pamiętam, czy zdobyłem tą maskę w końcu w tym odcinku, czy nie, ale dzięki wam za oglądanie. Nie zdobyłem. Dzięki wam za oglądanie i cześć!